Łukasz, od początku letnich przygotowań ćwiczysz z drużyną. Jak oceniasz dotychczasowe treningi? Na pewno są dużo cięższe niż w zeszłym roku, ale to na pewno dla nas lepszy plus jest. Będziemy lepsi, a poza tym jest dobrze. Mocne ćwiczenia na siłowni, bieganie, górki standardowo, rowerki. Nie można narzekać, jest różnorodność. W zeszłym sezonie występowałeś głównie w młodzieżowej hokej lidze. Jak ty ocenisz te rozgrywki? Bardzo dobrze, choć jest wielki niedosyt przez pandemię, bo mogliśmy dużo osiągnąć w centralnej lidze juniorów. No niestety w młodzieżowej lidze, w tak zwanej pierwszej lidze, szóste miejsce, też jest niedosyt. Słabo nam początek sezonu poszedł, ale potem się rozkręciło. No szkoda najbardziej tych mistrzostw, bo mieliśmy dobrą formę, mieliśmy pewny awans, no ale niestety takie życie. Za nami ciężki okres pandemii. Jak ty sobie radziłeś w tym trudnym czasie? No, na pewno na początku tam w domu, jak była możliwość, no to pompki, brzuszki, takie typowe domowe ćwiczenia. No jak już obostrzenia się zmniejszyły, no to rower, trochę pobiegałem po górkach, rolki przede wszystkim. No ogólnie na świeżym powietrzu, żeby trochę złapać tego klimatu już, bo... Od zeszłego sezonu zostałeś pełnoprawnym członkiem drużyny, podpisując kontrakt. Jak się czujesz w drużynie? Bardzo dobrze, atmosfera jest dobra, koledzy pomagają, tak samo jak Robert Kowalówka pomagał. Z trenerem mieliśmy dobry kontakt od bramkarzy. No teraz oczywiście jest konkurencja duża, ale trzeba się starać, żeby jak najlepiej bronić i starać się o szansę gry. Jakie ty sobie indywidualnie stawiasz cele na nadchodzące rozgrywki? Walczę sobie parę meczy w seniorach, no i jak będzie młodzieżowa liga, no to jak najwięcej bronić, jak najwięcej czystych kąt i żeby zdobyć jak najlepsze miejsce w lidze. Jak na razie tyle. No, w nadchodzącym sezonie liga będzie mocno rozbudowana, 12 drużyn. Ty z pewnością będziesz również patrzył na wyniki drużyny z Krynicy, której jesteś wychowankiem. Tak, na pewno. Bardzo mnie ciekawi ten projekt. Nic nie wiadomo jeszcze o nim, no ale ciekawie się zapowiada jak na ten sezon. Tak samo Sanok wraca po paru latach przerwy, to będzie ciekawa na pewno liga. Czego zatem tobie można życzyć na nadchodzące rozgrywki? Najlepiej zero kontuzji, jak najwięcej czystych kąt i dużo gry.